Witam pana prezesa, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Janusz Maksym, wiceprezes i dyrektor generalny Gwardii Opole w rozmowie 4 oczy. Rok temu piłkarze ręczni Gwardii Opole po niemal 10 latach przerwy wrócili do rozgrywek w Ekstraklasie. Awans do Superligi został wywalczony w świetnym stylu. Zatem wielkie nadzieje i oczekiwania wobec drużyny były mocno uzasadnione. Co się stało? Przede wszystkim sportowo nie byliśmy gotowi chyba na to, żeby w tej lidze pozostać. Chociaż nie do końca. Co to znaczy sportowo? Splot takich przypadków nieszczęśliwych dla nas spowodował, że tak się stało, jak się stało. Te mecze, które mieliśmy wygrać, przegraliśmy. Te mecze, których nikt się nie spodziewał, że wygramy, wygraliśmy. Ktoś mi powiedział, że tak trzeba ustawiać drużynę, ale to jak gdyby te wiadomości przyszły później, żeby nastawić się na wygranie z najsłabszymi drużynami, a cała reszta to jest bonus pewien. Tak, bo potem w rozliczeniu tych punktów brakuje. Teraz brakowało tych punktów i gdyby te dwa punkty więcej, to na ostatni mecz jechalibyśmy już szczęśliwi z pozostania w lidze. Niestety nie wyszło, a w sytuacji stresowej ostatni mecz, od którego wszystko zależy, również się toczy. A co to znaczy właśnie, wrócę do tego pytania, sportowo byliśmy słabsi. Zawodnicy nie tacy, trenerzy nie tacy. Tak, jest to wina i kadry trenerskiej, i częściowo kadry zawodniczej. Beniaminek, niestety, organizując jakby całą kadrę, skład, po prostu nie ma takiego komfortu jak kluby, które w tej ekstraklasie, w tej superlidze są już dłużej. Jeszcze nas zawodnicy superligowi nie znają, nie wszyscy chcą przyjść, nie wszyscy chcą walczyć o cele, które dla nas były jasne, utrzymanie się w lidze. To nie chodzi już nawet o pieniądze, chodzi o to, że zawodnik, który ma jakieś wyższe ambicje, chce iść tam, gdzie mówią mu, będziemy walczyć o medal. My walczyliśmy tylko o utrzymanie. Więc jakby w tej chwili, gdybyśmy zostali, to już mamy ten komfort, że zawodnicy wszyscy w całej Polsce nas znają i wiedzą, że warto do nas przyjść. Historia lubi się niestety powtarzać. Dekadę temu też Gwardia awansowała i z Ekstraklasy spadła po jednym roku gry. To był, przypominam, zupełnie inny klub. To były zupełnie inne czasy. To były zupełnie inne pieniądze, albo inaczej. Tych pieniędzy w ogóle wtedy nie było. Więc ten spadek był nieunikniony i też ciężko było się podnieść po tym spadku. W tej chwili jakby sytuacja jest inna. Klub jest zdecydowanie przeorganizowany. To już zawodowy klub? Tak, myślę, że tak należy powiedzieć, a w tej chwili mamy cel, żeby jak najszybciej wrócić do Superligi i utrzymać już się na dłużej. Jak to zrobić? Wiemy, jak to zrobić, tak, bo człowiek niestety uczy się na błędach, wiemy, co należy zrobić, żeby w tej lidze zostać już zdecydowanie dłużej. Kasus Zabrza, kasus Mielca pokazuje, że to właśnie w ten sposób czasami bywa. Zabrze dostało się też po okresie długiego niebytu w Ekstraklasie do najwyższej klasy rozgrywkowej jakieś 3 lata temu. Spadło, po roku wróciło i w tej chwili walczy o brązowy medal w rywalizacji ogólnopolskiej. To samo Mielec. Mielec też spadł, też 3-4 lata temu wrócił i w tej chwili w środku tabeli gdzieś się klasuje. Więc to jest jakby nasz cel, czyli wrócić i pozostać, bo tak wszyscy mówią, tam jest nasze miejsce. Z nowymi zawodnikami, się dobrze czuli, z nowymi trenerami? Myślę, że wszystko będzie przeorganizowane i zmienione. Ale mimo tego, że Gwardia spadła po grze przez rok w Superlidze, ale coś zyskała, na pewno kibiców, na pewno sponsora, no, zawodowy styl zarządzania mówiliśmy, to będzie zmarnowane? Jest ryzyko, że na przykład sponsor się wycofa nagle? Ja rozmowę ze sponsorem mam w tym tygodniu, natomiast będziemy robić wszystko, żeby tak się nie stało i myślę, że tak się nie stanie, no bo generalnie myśmy się jakoś biznesowo związali dość ściśle. A kibice? Jaka średnia była na meczach w Opolu? Średnia na meczach w Opolu to 1000 mniej więcej.
Czyli osób. Zgodnie z oczekiwaniami. Zgodnie z oczekiwaniami ta hala może pomieścić co najwyżej 1200 osób, łącznie z miejscami stojącymi. W związku z tym ten 1000 średni jest bardzo, bardzo dobry. To byli kibice z Opola, z okolic, z województwa? To byli kibice zewsząd. Natomiast mamy taką wierną grupę kibiców, której z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować, bo to jest cały klub kibica, który jeździ także z nami na mecze wyjazdowe. Plus teraz tego spadku, bo jakiś plus szukamy, to jest pojedynek derbowy z Olimpią Grodków w pierwszej lidze. No jasne, no to można to w kategorii jeśli chodzi tych o plusów, tak. Mecze derbowe. Tak, na pewno tak. Po sukcesach Mostostalu i Zaksy w lidze siatkarzy w Kędzierzynie-Koźlu sporo, szczególnie młodych osób, zaczęło grywać w siatkówkę. Czy młodzi Opolanie chcą trenować Szczypiorniaka? Tak, my w tej chwili mamy tą grupę, która w tej chwili nam stworzyła tych najmłodszych chłopaków. Czwartoklasistów, strasznie liczną, tak będziemy musieli zrobić dwie grupy, bo tak dużo dzieci przyszło na pierwsze zajęcia, które w zasadzie już się zaczęły, gdzieś mniej więcej to wszystko trwa już miesiąc, dwa miesiące, ten nowy nabór. I wiemy, że to będzie się rozwijało, że coraz lepiej będzie. Czyli będzie klub miał drużynę młodzieżową. Klub cały czas ma i to w kilku kategoriach, no tak, wiekowych. Właśnie. Ale taką jakby a tutaj konsekwencją mamy, sukcesu. To jest konsekwencją sukcesu, że coraz więcej się garnie do piłki ręcznej dzieci. Są talenty? Młodzieży. No na pewno są. Jest, zresztą my też mamy kilku wychowanków w podstawowej drużynie, także to weźmy Wojciecha Knopa, weźmy Michała Dreja, Pawła Prokopa, także są zawodnicy, którzy grają u nas w pierwszej drużynie i wywodzą się od nas, są naszymi zawodnikami, u nas rozpoczynali swoją przygodę z piłką ręczną. Czy Gwardia Opole w tym sezonie mogła liczyć na wsparcie, nie wiem, władz regionu, władz miasta? Jak to wyglądało? Ja bym powiedział tak. Po spotkaniu przegranym niestety z Piotrkowem rozmawialiśmy w kuluarach już z władzami klubu i z władzami miasta Piotrkowa, bo akurat pan prezydent Piotrkowa był gościem tego ostatniego barażowego, play-outowego meczu. Ja nie mogę tutaj mówić o sumach, natomiast mogę powiedzieć, że tam piłka ręczna, dwie drużyny w ekstraklasie, bo zarówno kobiety, jak i mężczyźni Piotrkowie, tam piłka ręczna jest zdecydowanie bardziej dotowana niż piłka nożna. A u nas piłka nożna? W niższej klasie rozrywkowej. Ja nic nie mam przeciwko, ja bardzo lubię Odry Opole. Bo o nich mówimy. Natomiast jakby te proporcje są nieco zachwiane. Jak zdradziłem, ile my dostajemy dotacji z miasta, to proszono, żebym przy prezydencie tego Piotrkowa nie mówił. Bo pewnie będzie chciał tą samą kwotę przeznaczyć dla drużyny z Piotrkowa. Mówię, że tam mniej więcej jest trzy razy tyle, ile my dostajemy na drużynę. No to jest sygnał od pana, od wiceprezesa klubu do władz Opola, żeby może pomogli. Tych sygnałów poszło już bardzo dużo. I nic z tego nie wyszło. Natomiast na razie to jest tak, jak jest. W Opolu, mimo tego, że bardzo za to dziękujemy, że w tym roku, w zeszłym roku, czyli jeżeli chodzi o pieniądze na ten rok, powiększono w ogóle pulę, to już jest duży sukces. Dobrze, sezon mamy zakończony. Co teraz będzie się działo w klubie po tym sezonie? Wiemy, że rozmowa ze sponsorem i co dalej? No, robienie składu na następny sezon. Chcemy ten skład utrzymać na bardzo wysokim poziomie po to, żeby bardzo szybko wrócić do Superligi. To jest jak gdyby warunek sine qua non do tego, żeby było dobrze. Mówimy też o kadrze trenerskiej. Gdzieś tam w tej chwili trwają rozmowy. Jeszcze nie mogę nic powiedzieć, bo to wszystko jest w fazie rozmów w tej chwili. To samo jeżeli chodzi o zawodników. Z niektórymi zawodnikami mamy podpisane kontrakty, z niektórymi zawodnikami nowymi mamy podpisane także kontrakty, natomiast jeszcze nie mamy ustalone, czy oni przyjdą do nas do pierwszej ligi. Prawdopodobnie tak, więc jakby, bo takie są wstępne ustalenia, więc jakby zagwarantowany mamy pewien poziom gry w pierwszej lidze. Władze klubu się nie zmienią? Nie ma takiej potrzeby. Dobrze, no to czego życzyć klubowi, piłkarzom ręcznym w nowym sezonie? Wiemy, że awansu z powrotem do Superligi, ale jest takie specjalne życzenie?
Nie, wystarczy powrotu tam, gdzie jest nasze miejsce. Kibice będą dalej przychodzić na mecze Gwardii? Będą, bo wiemy, że są wierni nam i będą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Wiceprezes i dyrektor klubu Gwardia Opole Janusz Maksym był gościem rozmowy w Cztery Oczy. Dziękuję. Dziękuję.